drugi dzień pobytu premiera Chruszczowa w stolicy Francji. Przejazd do siedziby miejskiej rady w zabytkowym ratuszu. Tak witali Paryżanie swego gościa. Spotkanie z radnymi i wybitnymi osobistościami Paryża. Premierowi Związku Radzieckiego towarzyszył tutaj premier Francji Debré. Starym zwyczajem wszyscy dostojni goście zwiedzają gmach ratusza. W historycznym Salon du Centre oczekuje na nich złota księga. Dla Chruszczowa przygotowano specjalną kartę z tekstem wykaligrafowanym ozdobnie w rosyjskim stylu. Pod ratuszem owacja na cześć przyjaźni francusko-radzieckiej. Wieczorem przyjęcie w paryskiej rezydencji Chruszczowa na Quai d'Orsay. Gościem honorowym jest prezydent de Gaulle. Obaj mężowie stanu odbyli już dziś wstępne rozmowy. W przyjęciu uczestniczyła elita polityczna i kulturalna Francji. A nazajutrz na cichej bocznej ulicy Marie Rose. Tutaj przez 3 lata mieszkał Lenin. W tym domu muzeum powitał Chruszczowa sekretarz francuskiej partii komunistycznej Maurice Thorez. Pamiątki powodu rewolucji październikowej. Dokumenty pisane jego ręką. Obok Chruszczowa Jacques Duclos. I znów żywiołowa, wzruszająca manifestacja wielotysięcznych tłumów. Monsieur K, jak go we Francji nazwano, przyjechał tu przecież w celach nie tylko kurtuazyjno-towarzyskich. Przybył, aby przyspieszyć rozwiązanie najważniejszych problemów naszej doby. Spraw pokoju i przyszłości świata. Spraw, w których każdy rozsądny człowiek jest po stronie Chruszczowa i jego koncepcji. Równie serdecznie witano wszędzie panią Ninę Chruszczow. Mimo deszczu ponad 1000 osób pod gmachem liceum Claude Moneta. Wśród kobiet pani Nina zyskała sobie gorącą sympatię. W Paryżu każda kobieta musi zajść do słynnego domu towarowego Lafayette. Pani Chruszczow nie była oczywiście wyjątkiem. Zwiedziła wszystkie piętra wśród owacji klientów i personelu. I jeszcze wizyta w Luwrze. Najpiękniejsze na świecie zbiory dzieł sztuki, a wśród bezcennych obrazów Mona Lisa Leonarda. A tymczasem w klubie dziennikarzy, no panowie, zabieramy się do roboty, oświadczył Chruszczow. Zadawajcie pytania. Jak zwykle cięte, dowcipne odpowiedzi i anegdoty, ale wszystko starannie wyważone o doniosłym znaczeniu politycznym. Pewien dziennikarz amerykański, mówi Chruszczow, podkreślając różnicę charakterów między mną a generałem de Gaulle'em, pisał, że chciałby siedzieć pod stołem podczas naszej rozmowy. Gdyby tam siedział, na pewno pękłby ze złości, ponieważ rozmowa nasza toczyła się w jak najprzyjemniejszym nastroju. I słuchać, jaka bieseda idzie u Chruszczowa z de Gaulle'em. Ja должен сказать, что если бы он сидел под столом, то он бы от злости лопнул там, потому что беседа была в самом приятном направлении. Po 3-dniowym pobycie w Paryżu premier Chruszczow wyruszył w podróż po Francji na pokładzie odrzutowca Caravelle. Podczas konferencji zorganizowanej przez Zachodnią Agencję Prasową przedstawiono dziennikarzom krajowym i zagranicznym nowe dowody zbrodniczej działalności ministra Oberlendera. Jeszcze na długo, zanim przywdział mundur Wehrmachtu, był jednym z czołowych bojowników nazistowskiej propagandy. Pisał książki i artykuły, jeździł po całych Niemczech z odczytami o polskim niebezpieczeństwie. Hitlerowscy dostojnicy dziękowali mu, że nas tak znakomicie rozpracował. A potem Lwów, rok 1941. Tutaj podkomendni Oberlendera zamordowali polskich uczonych. A dzisiaj pan minister z Bonn twierdzi, że owszem, był we Lwowie, ale nie słyszał ani jednego strzału. Kłamstwo, na które odpowiedzią są te dokumenty.
Warszawie obradował 4. Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich, organizacji, która ma już za sobą 10 lat pracy społecznej i kulturalnej w środowisku studenckim. Uczestnicy kongresu witają swych gości honorowych, Władysława Gomułkę i premiera Cyrankiewicza. Sprawami studenckimi interesują się dziś najwyższe władze państwowe. Potrzebne jest nam dalsze zbliżenie zakładów pracy i wyższych uczelni. Potrzebne są stypendia fundowane, gwarancja dopływu fachowych kadr do gospodarki narodowej. Mówił o tym prezes ZSP Stefan Olszowski. Do uczestników kongresu przemówił Władysław Gomułka. Organizacja coraz pomyślniej i skuteczniej spełniała swą podstawową funkcję szkoły obywatelskiego wychowania studentów. Za waszym pośrednictwem, drodzy towarzysze, życzę wszystkim studentom polskim, całej młodzieży studiującej, sukcesów w pracy i nauce. O studentach mówi się często, że ta dzisiejsza młodzież, że tylko jazz i te rzeczy. A oto niedziela ludzkich medyków. Już po raz piąty wyprawa ambulansem na wieś. Do Smardzewa i Szczawina, gdzie studenci opiekują się zdrowiem dzieci. Inicjatorami byli członkowie ZMS. Potem przyłączyło się do nich wielu ochotników, studiujących różne dziedziny wiedzy lekarskiej. Ruchome ambulatorium dentystyczne przyjmie dzisiaj ponad 100 osób. Niemal każdemu trzeba wyrywać zęby. Próchnica to na wsi prawdziwa klęska. Interniści przeprowadzają również badania ogólne. Niewielu doświadczonych lekarzy może się pochwalić takim zaufaniem wśród małych pacjentów. Tutaj każdy czuje się co najmniej René Clairem lub Eisensteinem. Ludzka szkoła filmowa. Cel westchnień 100 tysięcy polskich BB i 100 tysięcy zabójczych brunetów. A w rzeczywistości uczelnia, czyli miejsce, w którym mimo wszystko trzeba się uczyć. Trzeba więc słuchać wykładów rektora Jerzego Teplica. Jerzy Bosak mówi o reżyserii, a dusze słuchaczy blądzą już gdzieś w okolicach Hollywood. Rysunek i kompozycja malarska przydadzą się również tym, których odtrąci dziesiąta muza. Podobno ludzka szkoła filmowa wykształciła już kilku dobrych grafików. Zaledwie 40% słuchaczy przebrnęło przez pierwszy rok. Teraz już zdjęcia. Na razie fotograficzne, ale z modelami godnymi filmu. Coraz mniej kłopotów sprawia nastawianie ostrości. Na wydziale operatorskim już prawdziwe kamery. Stanisław Wol powtarza, dobry operator zawsze zarobi te swoje 1000 talarów. Przyszłych aktorów wychowuje Jadwiga Chojnacka. Montaż filmu to filozofia i poezja, zapewnia Antoni Bochdziewicz. Ba, żeby tylko mieli co montować po skończeniu szkoły. Po 2-letnim milczeniu odezwał się znów gdański teatr studencki Bim Bom. W nowym programie parodia filmu Lotna. Co za kłąb? Nie oddałbym jej za najpiękniejszą dziewczynę. Hej dziewczęta, w górę Kiecki jedzie, ułania z Łowiecki, lanca na boju, szabla w dłoń. Mają dupy jak z mosiądza, to ułani są z grudziądza, lanca do boju, szabla w dłoń. Rozmarynie. Kto wy? My, chór poległy. A jednak, gdzie młodzież, tam musi być i jazz. Na szczęście nie żadna żałosna parodia, tylko doskonały, klasyczny już niemal zespół The New York Jazz Quartet. Murzyńscy muzycy grają w warszawskim klubie studenckim Hybrydy.